Dziennik Szuka Żony to jeden z najpopularniejszych programów w telewizji polskiej. Randkowe show cieszy się ogromną popularnością wśród fanów, którzy uwielbiają oglądać zmagania uczestników w poszukiwaniu prawdziwej miłości. W piątej edycji formatu wystąpił Grzegorz, który szukał kobiety, z którą mógłby stworzyć związek oparty na szczerości i zaufaniu. Mogłoby się wydawać, że jego idealną partnerką jest Dorota, która bez większych trudności wyróżniła się spośród kandydatek. Niestety, po zakończeniu programu para się rozstała. Jak dziś wygląda Dorota? Rolnik szuka żony. Pamiętacie Dorotę Lassak? Zobaczcie, jak obecnie wygląda. Rozstanie Doroty i Grzegorza z programu Rolnik Szuka Żony zostało ogłoszone w pytaniu na śniadanie. Wówczas mężczyzna wyznał, że jego związek z uczestniczką nie wypalił. Ciężko jest to komentować, bo tak naprawdę trzeba by znać uczucia Grzesia i Doroty. Ja bardziej znam jego uczucia, z racji tego, że więcej rozmawialiśmy w programie, tak sprawę komentowała Marta Manowska w rozmowie z Plotkiem. Od tego zdarzenia minęło parę lat. Co słychać u Doroty? Kobieta nie jest zbyt aktywna w mediach społecznościowych. Ma jednak profil na Facebooku, z którego wynika, że wciąż poszukuje idealnego partnera. Zmieniła się? Chcecie zobaczyć, jak Dorota wygląda obecnie? Fotografie znajdziecie w galerii na górze strony. Rolnik szuka żony. Waldemar na nowym zdjęciu z Dorotą. Mowa o dziecku. Rolnik szuka żony. Rozstanie Doroty i Grzegorza było szokiem. Dorota i Grzegorz z programu Rolnik szuka żony rozstali się w 2019 roku. Rolnik nie powiedział wprost, dlaczego wraz z byłą partnerką podjął taką decyzję. Warto jednak podkreślić, że uczestników dzieliły setki kilometrów. Mężczyzna naprowadził widzów na prawdziwy powód rozstania. Dzieliło nas dokładnie 650 kilometrów. Ona w Bieszczadach, a ja w Augustowie. Odległość nie była jednak jedynym problemem. Ja mówiłem nawet w wizytówce, że dziewczyny muszą być świadome, że czeka je przeprowadzka do mnie. Powiedziałem o tym szczerze, bo chciałem, żeby one o tym wiedziały, wyznał w pytaniu na śniadanie.